Dzisiaj coś, na co naprawdę bardzo długo czekałem. Jest to miejsce, o którym wspomniałem Wam w odcinku z ZZ Top, zupy i zapiekanki. I właśnie tutaj nie wyrzuca się po zupie kubeczka. Tutaj się ten kubeczek zjada. Jest to pierwsze miejsce na kanale, które ma średnią ocenę na Google 5.0 i ma on ponad 250 opinii. Pierwszy raz to zobaczyłem właśnie na mapie Google Maps w Gdyni i tam to miejsce również ma 5.0, bo to jest sieciówka, ten Zup Culture. Niedługo będzie wchodzić też do Warszawy, ale jeżeli spotkaliśmy to we Wrocławiu, no to ja to muszę po prostu sprawdzić, czemu to ma wszędzie 5.0 ocenę. No, chociaż nie, bo tutaj jesteśmy na ulicy Kotlarskiej we Wrocławiu, a jest jeszcze drugi punkt, tamten ma mizerne 4,8. Dlaczego to ma 5.0? Sprawdźmy. Naszą pierwszą zupę i jest to krem z białych warzyw. I tutaj jest batat, cukinia, seler, pietruszka, także naprawdę bardzo dużo tych warzyw, ale ona jest strasznie gęsta. Nie wiem, czy ty widziałeś, jak pani lała. Do tego mamy dwa dodatki. Ser właśnie taki, to chyba cheddar jest, bo w sumie nie zapytałem, ale wygląda kolorystycznie jak cheddar. I wzięliśmy sobie cebulkę. Było jeszcze kilka innych dodatków, natomiast już się kończą, bo jutro mają przerwę przedświąteczną, przed Wielkanocą. I ogólnie ta zupa 16,90, więc ona jest najdroższa z dzisiejszych. Pozostałe dwie będą za 15,90. Natomiast nie ma jednej zupy, którą chyba najbardziej chcieliśmy, no. Serowo-cebulowa. Cztery zupy są ogólnie dostępne i zmienia się to raz w tygodniu. Generalnie te zupy się zmieniają, przynajmniej taka informacja widnieje tutaj na tablicy na dworzu. I tak, to ciasto robione jest właśnie podobnie jak tradycyjne pszenne ciasto po prostu. Tu jest dodatkiem kurkumy, dlatego ma taki kolor. Z tego co zrozumiałem, mogą być różne wersje. Akurat dzisiaj jest kurkumy. Mają taką śmieszną maszynę do wysmażania tego. Jejku, ale to jest doprawione po prostu idealnie. Tak? Tutaj się nie zastanawiasz, czy jest za mało soli, czy za dużo czegoś. To jest bardzo słodziutki jest ten krem. Dużo jeszcze przypraw było, że jak coś to sobie tak, można dołożyć. Dużo jest przypraw, tam sezam, jakieś pieprz, sól, oczywiście jakieś ostre sosy. Ej, bardzo słodkie jest to od batata. Na słoność idealne i bardzo gęste. Gęsta naprawdę jest ta zupa. Spójrzcie. Ty to kurczę, bardziej jak należy. Taki sos jakiś, nie zupa. Nie no, zupa krem, tak jest taka gęsta, to dokładnie tak wygląda. Bardzo fajny smak. Czuć tutaj naprawdę ten batat się wybija i czuć seler bardzo. Ja lubię generalnie. Ten dobre ser to się jest. Ciągnie. Ser się ciągnie, ten cheddar. Zajebiście to jest. Podobno były w Warszawie dwie miejscówki. Ale przed COVID-em. Ale jakoś przed COVID-owo czy coś takiego. No generalnie przez COVID-a były zamknięte. Nawet krupnęło. Myślałem, że to nie krupnie w ogóle. To ciasto jest takie neutralizujące generalnie. Czy nie jest słonawe, czy co? Nie, nie, nie. Znaczy jest generalnie, jest dosolone. Jak takie zwykłe ciasto by się jadł, nie? Więc no ja bym, dla mnie tutaj samo ciasto nie jest tutaj w kontekście smakowym do zajadania, tylko bardziej taki fajny, że nie wyrzucę. Oryginalna rzecz, tak. Może sobie zjeść. Ogólnie wszystkie dania tutaj są wegetariańskie, a większość z nich, tak przynajmniej dzisiaj na tablicy widzimy, są wegańskie. W ogóle jest fajna taka tablica Hall of Fame czy coś takiego, gdzie ludzie właśnie dziękują tutaj temu miejscu, wrzucają swoje zdjęcia. To tablica, jak na Facebooku masz tablicę, to i mają tutaj taką tylko w wersji nie digitalowej. Ej, ale to jest kurde fajnie doprawione, wróbel, jedz to. Kurde. Naprawdę. 5.0. Zapach fajny, czuć, że dużo się dzieje. Fajne są te dodatki. No. Ale dodatki są płatne, 2 zł tak. Za 2 dodatki. Mhm. Chyba warto dodać, bo ten ser i ta cebulka tutaj. Ale rzeczywiście, taki bez smaku w sumie. Jak ja bym miał takie coś pod domem w Warszawie, ja bym to jadł. To co jest, to co widać na potykaczu, to dostaliśmy. To właśnie dostajecie. To tak wygląda. To wygląda jak na zdjęciu. Nie jest tak jak w McDonaldzie, że pokazuje ci jaki zajebisty burger na zdjęciu, a dostajesz takiego kapcia. Tylko to faktycznie wygląda jak na tym pokotykaczu. Masz rację. Dobra, lecimy po następną. Mamy nasz krem. On jest
z zielonego groszku z krzanem, czyli jest pokrzaniony, tak jak napisali. Ogólnie jeszcze rozmawialiśmy przed chwilą i mają ponad 60 różnych przepisów na zupy. I te zupy tak się zmieniają, co miesiąc się powtórzą, co dwa, różnie to bywa, zależy jaka zupa. Same te kubki, oni robią w różnych kolorystykach i może być różowa właśnie z sokiem z buraka, czy jakie tam były, czarna z węglem była. Ta jest żytnia, pół na pół, pszenno-żytnia z kminem. O kurcze. Ale specyficzny smak. I tu dodatek mamy jalapeno, oliwki i dobrałeś jeszcze... Czarnuszkę, bo tam można sobie dosypać po prostu, za darmo takie dodatki są, które można sobie posypać, plus te płatne, co mamy, nie? Więc to z dodatkami 17,90, bo 2 złote dodatki. Naprawdę bardzo intensywny ten smak jest groszku tutaj. A ty lubisz ogólnie smak groszku? Ty wiesz co? Ja krem z groszku z miętą. Kojarzysz takie coś? Takie połączenie? Nie, z chili robiłem. Takie coś robiłem właśnie z miętą sobie. I powiem ci, że tutaj ten krzanowy sos, czy krzanowy, chrzan po prostu, tutaj bardzo podobną rolę jak do tej mięty. Tak podkręca ten smak, tylko tutaj tak w stronę takiej ostrości i też kwaskowatości. Dobry jest. Ale tutaj całkowicie inny smak. Totalnie co innego niż tamten. Tej oliwki to ci powiem, że tutaj w ogóle nie czuję. To jest zbyt intensywna zupa sama. Aha. Ale jest naprawdę tutaj bogactwo generalnie smaków. Zjeść taką zupę, może mililitrażowo to 300 ml to nie jest jakoś dużo, ale to jest tak gęste. I do tego jeszcze zjeść ten kubek, to się można najeść. Naprawdę można porządnie podjeść. No ogólnie to jest sieciówka międzynarodowa i ona pochodzi z Ukrainy, franczyza. Więc jeżeli macie ochotę, możecie sobie otworzyć. Ale to ja bym otworzył, żeby mieć pod chałupą. A maszyny do kubków z Polski? Tak, maszyny do kubków w Polsce robią. Dodatki ja chyba wolę ser jak jest, ciągnie się. No, naprawdę smaczna. Tak, czuć groszek jak najbardziej. Ciekawi mnie, nie pytałem cię specjalnie, bo chcę sam sprawdzić, czy są grudki od groszku. Są, leciutkie. Chciałem sam sprawdzić. Oliwka, jak się przegryzie ją, tak, to czuć. A która ci lepiej smakuje? Chyba ta. Tak? No widzisz. Wróbel tutaj widzowi, do wody, zabierz rękę. Poszty, co mi ty mówisz wcześniej? Żeby mi to wyschło. Widzowie, czemu nie powiedzieliście? Dajcie znać w komentarzu wróblowi, że ubrudził kurtkę. Groszek fajny i kurczę, ten posmak. Mi się wydaje, że jednak tam trochę cytryny musi być. Chyba, że ta jalapeno puściło. A, jalapeno ma kwaśny też. Spuściło się do zupy. Jalapeno się spuściło. Kończymy tą i bierzemy się za ostatnią dzisiaj pozycję. Krem z wędzonej papryki. Wędzonej papryki z imbirem. Dobraliśmy suszone pomidory i ten ser. Oczywiście wróbel teraz zaczyna, bo ja za karę nie, bo wysypałem trochę sera i pomidoru, bo było ich jeszcze więcej. Powiem ci, że już po tych dwóch zupach to jestem pełny. A tutaj, nie wiem, czy to z pomidorów pewnie puścił. Tak, to suszone pomidory. Nie? To nie puścił, tylko one obciekają. Kurde, naprawdę już nie mam siły. Czujesz paprykę? Dziwne, co? Chyba z tych trzech najsłabsze. Tak? Imbir. No, ja póki co nie wyczuwam imbiru. Ja bym tutaj z pewnością wrócił na zielony groszek, tylko że nie wrócę, ponieważ te zupy są co tydzień zmieniane. No ale raz tam w ogóle powiedzieli, że niektórzy przychodzą na przykład specjalnie, jak jest jakaś tam zupa ich ulubiona, bo to się powtarza tam raz w miesiącu, dwa razy dają w miesiącu. Dają info na Facebooku? Tak, dokładnie. Oni dają info, jaka jest i osoby specjalnie przychodzą na swoją ulubioną zupę. To ja bym wrócił na tą drugą pozycję, ewentualnie tą pierwszą. To bym raczej pominął. Dobra, słuchaj, daję ci tobie, spróbuj. Ale wydaje mi się, że też nie będzie ci najbardziej smakowała ze wszystkich. Faktycznie tutaj ten tłuszczyk z tego pomidora suszonego obciekł. Natomiast ja lubię generalnie, ten olej tam jest spoko. Ja go sobie dodaję czasami do sałatek polać, jak właśnie z suszonym pomidorem. Dobra, jedziemy. To jest najmniej charakterystyczne. Ty, no gdzie? Czuć tu imbir od razu w pierwszym tak? tym. No to ja nie wiem. To ja może przez te jalapeno, za dużo zjadłem jalapeno w poprzedniej pozycji. Ta zupa jest taka lekko słodka. I właśnie taki wędzony posmak.
Z tych trzech to mi faktycznie bym dał ją na trzecim miejscu, ale nie tak, że mi ta nie smakuje. Nie, coś. Nie. No bo że źle się wyraziłem. Mm-hmm. To nie jest tak, że jest zła zupa, ale wiedząc te dwie pozycje wcześniej, no to bym wybrał tą drugą. Ale wiesz co ja bym tu dodał? Czegoś ostrego. No, dlatego te jalapeno nawet by się przydało. Pani polecała te jalapeno i faktycznie trzeba słuchać, bo oni chyba wiedzą, bo robią to na okrągło. No i razowy kubek jest smaczniejszy. Mm-hmm. Dwie zupy wcześniej zjedliśmy. Już taki rozgrzany się zrobiłem, nie? Mm. Więc kurde, w zimę to takie super by wjechały. Mm. A w lato podejrzewam, że mają jakieś takie bardziej lekkie. Pytaliśmy też o kubeczki i o dziwo one w ogóle nie przemakają. Tylko na drugi dzień robią się bardziej twarde, już takie raczej niezdatne do zjedzenia. Dokładnie. Ale zupę jak coś można sobie zostawić na drugi dzień. Ja mi smakuje ta. Ale tak jak mówię, troszkę tutaj bym pikantności. A pani nam polecała właśnie ten jalapeno. Trzeba było słuchać jednak. Właśnie. A za tym budynkiem jest Witek. Bar Witek. Naprawdę, my tak narzekamy teraz na tą zupę, dlatego że zjedliśmy tamte przed. Jakbyśmy od tej zaczęli, byśmy powiedzieli, ale zajebista zupa, nie? Mm. A potem każda inna lepsza. Po prostu zaczęliśmy od tych najsmaczniejszych, tak mi się wydaje po prostu. Ale naprawdę to jest bardzo dobre. No słuchaj, ocena 5-0 nie wzięła się z niczego. No, jak najbardziej ja się podpisuję. No, widziałem w Katowicach, jest ogólnie miejscówka, gdzie zupy jesz. Tylko chyba to nie były takie kremy, tylko normalnie takie zupy, różnego rodzaju zupy, no i to jest taka, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale tam same zupy. W końcu tam nie nagrywaliśmy, natomiast spodobał mi się bardzo koncept takiej restauracji z samymi zupami i szukałem czegoś takiego w Warszawie. No i natrafiłem na informację tylko o tym, ale to w Warszawie było, a już nie ma, a będzie, tak więc... Otwierasz? Jak będzie w Warszawie, to ja bym się przeszedł jeszcze, sprawdzić może jakieś inne smaki, nie wiem, ale no... Naprawdę warto. Jest to tak samo blisko rynku, tak jak mówię. Z tyłu jest Witek. Witek rzut beretem od rynku. To jest tak samo. Tak więc na jedzeni to do domu. Ciao. Powiem ci, że już po tych dwóch zupach to jestem pełny. Pełny czy pełen? No nie wiem, czy jesteś pełny. To zależy, co chcesz powiedzieć. No to może jestem pełen.